Hi, nazywam się Elżbieta Nocoń i na co dzień pomagam dzieciom i dorosłym mówić lepiej, bardziej swobodnie i płynnie po angielsku. A w tym krótkim filmiku pomogę Tobie wynieść Twój angielski na wyższy poziom, bo poprawimy Twoją wymowę. Dzisiaj kolejny filmik z serii liter, których nie wymawiasz, jeśli chcesz mieć bardziej po angielsku, litera P. Have you ever visited a psychic? Have you ever visited a fortune teller? A psychic, czyli wróżka. Byliście kiedyś u wróżki? Psychic to pierwszy z wyrazów na P, chociaż nie będziesz go słyszeć. P przed S-ką milknie bardzo często w wyrazach typu psychic, psychiatrist, psychiatrist, psychologist, psychosis. Po kolei będziemy się nimi zajmować, mówić na nie przykłady, ćwiczyć je wspólnie, ale zapamiętaj to, P i S bardzo często będzie P wycieszać. To pierwsze, psychic, czyli wróżka, a fortune teller, ale psychic to też cecha, coś w stylu paranormalny. So the old woman claims to have psychic abilities. I don't know if I should believe that. Do you? Hey, by the way, do you believe someone can actually have psychic abilities? Do you know anyone with such abilities? Znacie kogoś, kto ma psychic, paranormalne zdolności? Czy w ogóle w to wierzyć? Daj mi koniecznie znać w komentarzu, najlepiej używając tego słówka, jeśli jest dla Ciebie nowe. Ok, psychic. Psychology. Psychology is the... Is it science? It's the study of human brain, of how we behave, how our minds work. I truly find psychology really interesting. Psychology, psychologia, nauka o tym, jak się zachowujemy, jak działa nasza głowa. Psychology. Psychologist is the person who treats people with emotional problems. Psycholog, psychologia. If you suffer from more serious emotional problems, you can visit a psychiatrist. A psychiatrist is a doctor who works at a mental hospital treating people with mental disorders. So we have psychiatrist and the study is psychiatry. Two more. Psycho is the patient of a psychiatrist. Psycho, czyli psychopata. We can say the murderer turned out to be a psycho. Apparently, he suffered from psychosis. He definitely needed a good psychiatrist. Look what I'm doing. Zwróć uwagę na to, co robię. Specjalnie wynajduję sobie i układam zdania z takim kombo, z kilkoma wyrazami, które sprawiają trudność. Czyli mamy tak. The psycho suffered from psychosis, czyli psychopata, cierpiał na psychozę. Definitely, na pewno potrzebował dobrego, he needed a good psychiatrist, dobrego psychiatry. Może nie jest najbardziej naturalnym w świecie mówić takie zdanie, ale na pewno dla ćwiczeń świetnie pomoże Ci zapamiętać o wyciszaniu tych liter niemych. W tym przypadku P. Okej, może już dość tych psychiatryczno-psychopatycznych słówek z niemym P. Chodźmy dalej, bo są jeszcze słówka z innej zupełnie bajki, z innych dziedzin życia, w których też będziemy P wyciszać. Troszkę jeszcze medycznie będzie. Pneumonia. Pneumonia is a lung disease. Pneumonia is a serious disease, so you'd better see a doctor if you happen to suffer. Pneumonia, czyli zapalenie płuc. A lung disease. Okay, maybe something nicer. Może to coś fajniejszego już niż choroby. Raspberry. Raspberry. Raspberry, czyli malina. Raspberry tea, raspberry syrup. I love, especially on cold winter days, I love raspberry tea, or even better, I love black tea with raspberry syrup. You should try. And you should skip P. Raspberry.
I jeszcze jeden taki wyraz, gdzie w środku P będzie znikać. Cupboard. Cupboard, czyli regał, nie, credence. Credence, szafka w kuchni. Okay, my example is, Kay, can you get me some flour from the cupboard? I'm gonna make a cake. Okay, maybe not. But cupboard. Regał, credence, gubi w środku P. Jeszcze bliżej końca też trzeba pamiętać czasem, żeby zgubić P. I takim wyrazem jest receipt. Receipt, paragon sklepowy. Here's your receipt, madam. Or if you want to take it back to the shop, you need to have your receipt. I na koniec wyraz, w którym P gubimy właśnie na końcu, czyli Q. Tyle. Q. To P piszemy, ale ono milknie. Q, czyli zamach stanu. Military coup, army coup. The dictator was overthrown in a military coup. Okej. Mamy już dość długą listę tych wyrazów, gdzie P będziemy gubić. Spróbujmy je jeszcze raz razem wyrecytować. Psychology. Psychologist. Psychiatry. Psychiatrist. Psycho. Psychosis. Pneumonia. Psychic. Cupboard. Raspberry. Receipt. Cool. Dzięki za obejrzenie tego nagrania. To co? Widzimy się w kolejnym. Żeby go nie przegapić, naciśnij dzwoneczek subskrypcji. Jeśli nagranie Ci się podobało, zostaw mi lajka. A może jest coś jeszcze, o czym chciałbyś obejrzeć materiał? Napisz w komentarzu, chętnie pomogę, bo właśnie pomaganiem w płynnym i swobodnym mówieniu po angielsku zajmuję się na co dzień. Do zobaczenia na naszym kanale.